Wielkie Imperium Bizantyjskie ze stolicą w Warszawie? Jak to możliwe? No jest na to kilka sposobów, ale ja wam pokażę ten, który wymaga od nas gry jako Polska, która się okaże być prawdziwym spadkobiercą Imperium Bizantyjskiego. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Polska, jak dawno jej nie było u mnie na kanale i to jest niestety prawda. W dzisiejszym odcinku będziemy budowali potężne polskie imperium. Chociaż tak nie do końca, bo będziemy budowali też Imperium Bizantyjskie. A właśnie dla Polski. Robię te wszystkie standardowe rzeczy, takie jak zmniejszenie kosztów utrzymania armii, wyłączenie fortyfikacji, rozdanie wszystkich przywilejów, ale uwaga, bez tych na punkciki, wykonuję też misje i sztuczki na tańszych doradców. Dodatkowo odbieram ziemię i oczywiście w parlamencie, który zaraz będzie podejmował się debaty w naszym kraju, będę polował na debatę, która będzie dotyczyła zwrotu ziemi koronnej dla mnie, ponieważ obecnie mamy jej 35%, a będziemy potrzebowali 50%, żeby poradzić sobie z magnaterią. I jak widzicie, zaszła tu pewna zmiana w odrzuceniu magnaterii. Możemy mieć do 3 przywilejów dla szlachty. Wcześniej były 2. A skoro jesteśmy przy misjach, to niestety muszę was zasmucić. Polska została bardzo, ale to bardzo skrzywdzona na najnowszym patchu, ponieważ nie dostajemy już ponownie 2 unipersonalnych po wykonaniu misji Varna Aftermatch. Co prawda je nadal możemy zdobyć, ale obecnie jest to dużo trudniejsze. Dlatego wraz z Enebą przygotowaliśmy promocję z kodem LUKAS10. Możecie nabywać wszystkie gry dostępne w serwisie z 10% zniżką. Promocja jest do końca roku, nie dotyczy kart podarunkowych do 25 grudnia, a żeby kod zadziałał, musicie wyczyścić pliki cookie na stronie i wejść z linku, który macie w opisie. Dlatego jeżeli idzie o naszą dyplomację, zawieram normalny sojusz z Czechami, będę próbował ich zdobyć pokojowo na Unię Personalną. Drugim naszym sojusznikiem, o dziwo, będzie Mołdawia, na razie Royal Mariaż. W końcu i tak będzie naszą marchią. Rywali na arenie międzynarodowej nie rozdaję, rozdam ich dopiero za 5 lat, tuż przed naszą wojną z Węgrami, bo wtedy skończy nam się okres pokoju, który trwa do grudnia 49 roku. Trzymajcie kciuki, żebym o tym nie zapomniał. Część Polski jest również prawosławna, więc wypadało by ją nawrócić. Tylko powiem wam szczerze, do tego co planuję dla tego kraju, prawosławie będzie idealną religią, dlatego będę zmieniał wiarę Polski z katolickiej na prawosławną. Przydzielamy również krzesła w naszym Sejmie. O, to muszę mieć 4. Jeżeli tego nie zrobię, no to za miesiąc, co miesiąc będzie rozdawane ono automatycznie. Zazwyczaj, bo robi to dobrze, ja jednak wolę rozdać je sam w takich bardzo dobrych, wartościowych prowincjach, jak na przykład Lublin. Bo przydzielenie tego krzesła daje nam następujące bonusy do produkcji, podatków, czy też zasobów ludzkich w prowincjach. A że niestety nie trafiła mi się ta debata, na której mi zależy, no to teraz będę musiał co miesiąc sprawdzać, nad czym debatować może Sejm i liczyć na to, że za chwilę mi się pojawi ta debata, którą będę chciał. Potem dajemy do Lwowa, cyk, spłacamy pożyczki i czekamy, w sensie odpalamy grę. Dobra, miesiąc później tu mamy debatę w parlamencie. Sejm zdecyduje teraz, czy odda nam 5% ziemi. To teraz mam więcej posłów do przekonania na moją stronę. Dyplomację wysłałem do poprawienia relacji z następującymi krajami, zatrudniłem też następujących doradców, nie miałem lepszych. Militarnego weźmiemy oczywiście z misji, jak tylko pojawi nam się tańszy. W sumie to rozważę jeszcze jednego sojusznika, na mianowicie Burgundię, a nuż uda nam się ją zdobyć na Unię Personalną. Zazwyczaj Polską nie lubię jej mieć, bo jest z nią więcej kłopotów niż pożytku w późniejszym etapie gry, ale może będę miał ciągłe wojny i uda mi się ją utrzymać. Dlatego co ważniejsze, to ja wysłam do niej propozycję mariażu królewskiego. W drugą stronę, no w evencie burgundzkim nie bylibyście brani pod uwagę. Sukcesor Władysława III i w tym momencie zwyczajowo wybieramy, czy chcemy iść w Jagiellończyka, czy też mieć przekoksanego Stefana. Znaczy normalnie tu jest zawsze inna nazwa władcy, więc wiecie. Ale w tym wypadku, widzicie, tu zostały przeniesione następujące unie personalne. Jeżeli wybierzemy Jagiellończyka, no to następnie możemy żądać w wyniku misji Varna Aftermatch unii personalnej nad Węgrami, co w sumie było historycznie bardziej poprawne. A jeżeli zdecydujemy się na innego losowego władcę, to w tym momencie możemy żądać unii nad Czechami. To nie wiem, czy jest historycznie poprawne, tu mogą się wypowiedzieć osoby, które się na tym znają. Ja wybieram tym razem relacje z Litwą, co powoduje, że obalam właśnie polski Sejm i wprowadzam monarchię elekcyjną w naszym kraju. I niestety ta forma rządów jest dużo gorsza. Chociaż następcą Olbracht Jagiellon jest całkiem niezłym, że i tak przeczuwam, że ktoś mi wrzuci w końcu jakiegoś jedynkowego władcę. Czy zostały zmienione warunki Strong Duchess? Zawsze trzeba było mieć 2 wasali, a mam jednego. Cały czas wstrzymuję się z rozdaniem rywali, bo danie ma nas niestety
tylko i wyłącznie jednego sojusznika. Czekam, aż będzie miała dwóch. Wtedy będę mógł atakować Węgry bez większego problemu. Tak samo jak bez większego problemu zmieniam nastawienie naszego dworu na działania militarne. Co powinienem zrobić od samego początku? Support dla Rzymian z Mołdawii. Dobra, wiem, że to nie Rzymian, ale wiecie. A, wyślijmy tam nasze wojsko. Dzięki czemu Mołdawia staje się naszą marchią. A ją samą zabezpieczamy i czynimy... Stefan. No ale jednak nie będziemy jej potrzebowali, więc będziemy ją zmieniali w zwykłego, regularnego wasala. Dobra, rozdaję rywali, ponieważ Dania już ma swoich sojuszników. I powiem wam szczerze, spróbuję przekonać Moskwę, żeby jednak nas lubiła w tym podejściu. Osobiście jestem zwolennikiem wyhodowania potężnej Rosji, która następnie staje się naszą unią personalną. Polepszmy naszą armię, żeby miała prawidłowe ilości regimentów. No i niestety Moskwa zdecydowała o swoim losie, ustanowiła nas rywalem na arenie międzynarodowej. Ciekawe, została zmieniona również ta misja. Trzeba byłoby przejść w takim razie wszystkie misje Polski, bo wcześniej ta misja dawała nam roszczenia nie do wschodnich i zachodnich Prus, ale do Rosji. Jakoś dużo jest tutaj działań, które wzmacniają Moskwę, ale osłabiają Polskę. No ale poczekajmy na pruską konfederację. Możliwe, że wtedy ta misja się zmieni, a do tej pory to przegapiałem przez te parę lat. Pół roku przed wojną zacznijmy opłacać nasze armię. Dostaliśmy możliwość zawarcia unii personali nad Węgrami, tylko musimy pójść zawalczyć o tą unię. I czeka nas wojna również z cesarzem austriackim. Nie powinno być to jednak problemem. Czechów jeszcze nie wołam do tej wojny. Przygotujmy nasze fortece do oblężeń i w sumie poczekajmy na pierwsze uderzenie naszych wrogów, rozbijemy ich armię i dopiero wtedy ruszymy na samą Austrię, żeby jak najszybciej pozbyć się jej z tej wojny. Nie zrozumiem nigdy Węgier, dlaczego nie przydzieliły tutaj dowódcy wojskowego? Przecież to była rzeź niewiniątek. Armia austriackiej mam nadzieję, że pokonam w dwóch bitwach. Okej, dobra, jedna będzie tutaj, druga pod Wilnem, ale nie chcemy walczyć z tym liderem węgierskim, nie chcemy toczyć z nim bitew, za duże straty byśmy ponieśli, więc cofamy się. I w sumie teraz niech nasi przeciwnicy lecą na te dziwne fortece Litwy, żeby je oblegali. Rozwijamy jak najszybciej czwarty poziom militarnej technologii i w zasadzie w tym momencie możemy już lecieć bić się z Węgrami, bo mamy taką jakościową przewagę naszej armii, że miażdżemy ich, mimo tego, iż mamy dużo lepszego dowódcy niż naszego władca. To było chyba naprawdę najdłuższe oblężenie Wiednia w historii. Zajmujemy resztę głównych ziem austriackich, co powoduje, że cesarz austriacki płaci nam niezłą daninę, żebyśmy go zostawili w spokoju. Po upadku słowackich fortec to tak naprawdę Węgry to już jest kraj łatwy do zdobycia. Wystarczy zająć teraz fortece we Chorwacji oraz te przy granicy serbskiej, jak i Wołoszczyzny. Kończymy wojnę z Węgrami. Nie ma sensu dobijać jej do końca, zwłaszcza, że zdobywamy kopalnię złota na Słowacji. Dość mała koalicja, więc za chwilę sobie z nią poradzimy. I zawarcie tej Unii wciąga mnie w wojnę z Serbią? Ej, przecież Unie zawsze kończyły wszystkie wojny. Znaczy, to jest bonus, żeby nie było. Tu zaraz zdobędziemy drugą kopalnię złota. A że jest to wojna defensywna dla nas, no to wezwijmy naszych sojuszników do pomocy. Wiecie, Serbia nas napadła, my toczymy tylko wojnę defensywną. Drugi raz dostaję ziemię koronną w głosowaniu w Sejmie? Ja mam 44%. Węgry odziedziczyły Chorwację. Dla mnie to jest dobra wiadomość, bo nie będę miał drugiej niepotrzebnej Unii. I w sumie jest to już też dobry moment do wprowadzenia prawosławia w naszym kraju, dlatego zaczynamy nawracać tą prowincję oraz zmniejszamy koszty utrzymania misjonarzy, żeby nigdy nie nawrócili mi tej prowincji. Dzięki temu tu za chwilę nam powinny zacząć rosnąć niepokoje religijne. Na razie są nacjonaliści. Ups, czemu? Dobrze, jest już prawosławie. Ale niestety nie możemy się zgodzić na jego przyjęcie, bo mamy za mało prawosławia w naszym kraju. I teraz tak, tron czeski. Tej misji, z tego co widzę na wiki, nie możemy raczej kliknąć przed utworzeniem Rzeczpospolitej, bo tylko wtedy mamy szansę na zdobycie unii personalnej nad Czechami. W innym wypadku będzie to raczej współpraca naszych dwóch krajów, ewentualnie Czechy przestaną być naszymi przyjaciółmi. Trochę to kusi, nie ukrywam. Musimy też poczekać z wykonaniem misji ochrony Węgier do momentu, aż każda ich prowincja będzie posiadała baraki, bo dostajemy wtedy sporo zasobów ludzkich, a Węgry pod to, szczerze mówiąc, są idealne. Powiem wam, nasz kraj jest na tyle duży, że raczej nie musimy bać się koalicji, w której będzie Austria i żaden inny mocarz z okolicy, dlatego podbijam całą Serbię. Poza tym jest tutaj bardzo dużo prawosławnych prowincji. I tak samo rozpoczynam od razu atak na Wołoszczyznę. Niestety kosztowało mnie to dość sporo ziemi koronnej. Na szczęście jeszcze nie wykonałem głosowania. Pierwsza reforma rządowa naszego kraju i tutaj mamy tak naprawdę dwa wybory na ten moment. Zmniejszenie kosztów kawalerii poprzez Noble Officer Corps albo nadanie odpowiednich przywilejów zwiększające nasze dochody.
dochody z podatków, ale osłabiające szlachtę i pójdę w to, bo pierwsza era jest po prostu do tego idealna. Wiecie, pierwsza era to chodzi o tą pierwszą erę odkryć, tak? Kończymy wojnę, Wołoszczyzna cała leci do nas na ten moment i szczerze mówiąc ta koalicja nadal jest bardzo mała. Jako, że zawieram pokój w grudniu, to tak czy siak większość tych państw straci warunek wchodzenia do koalicji za parę dni. I na ten moment prawosławie stanowi 50% prowincji naszego kraju i 46% developmentu, co powoduje, że nadal nie możemy zmienić naszej wiary. No pewnie musimy mieć więcej developmentu. I teraz najbliższych kilka lat to będzie okres bez wojen, chociaż mogą nam grozić potężne bunty związane z przywilejami niszewskimi, a wojna o Gdańsk zostanie raczej przesunięta, bo Zakon Krzyżacki ma właśnie wojnę z Moskwą. Peszek. Jest całkiem prawdopodobne, że nawet nie dojdzie do wojny o Gdańsk. Rozbudowuje Kraków do 30 poziomu, oczywiście wraz z rozwojem infrastruktury. Sprowokowałem też już bunty prawosławne, więc za chwilę będziemy zmieniali religię oraz teraz to, co chcemy zrobić, żeby wojsko naszych wasali było bardzo pasywne. Nie ukrywam, trochę mam pecha, do tego momentu powinienem mieć już przywileje niszewskie, a wciąż ich nie mam. Mam wrażenie, że cesarz zostanie chyba wymieniony. To, co jest teraz super ważne dla naszej dyplomacji, to jak najszybsze poprawianie relacji z Czechami, a w zasadzie ich zaufania wobec nas, bo żądają dość sporej ilości terytoriów naszych. Mam nadzieję, że te bunty za chwilę mi chątna wrócą na prawosławie, tylko i wyłącznie dlatego czekam z akceptacją tych buntów. Serio? Szlachta? Serio? Ow, a to dziwne. No tu mamy fuksa, bardzo dużego. Oczywiście staniemy w obronie wolnego miasta Gdańsk. Zawrzemy sojusz z tym krajem. Akceptujemy żądania prawosławnych buntowników i zmieniamy wiarę naszego kraju. Na prawosławie. Nie ukrywam, głównie zależy mi na tych bonusach do manpowera i stabilności kraju. Chociaż ikony również nam się przydadzą i te bonusy tutaj. O nie, co za pecha mamy. Co za pecha mamy. Gdańsk padł bardzo szybko. To spowodowało, że mają teraz minus 30% do wojny z Zakonem Krzyżackim i przez to nie możemy ich wesprzeć. Ale czy na pewno nie możemy wesprzeć? Pierwszy raz ten event robię w ten sposób, że zobaczcie, wynająłem moje wojsko Gdańskowi i będę teraz toczył wojnę z pozycji najemniczej. Płacą mi jeszcze za to. A moim celem będzie jak najszybsze uwolnienie Gdańska, żebyśmy zostali w ogóle wezwani do tej wojny. What? Okej. Co tu się dzieje w ogóle? A i po zmianie wiary chcemy zrobić jeszcze następujące rzeczy, nawet bardzo dość szybko. Mianowicie zacząć nawracać nasze prowincje na prawosławie właśnie. Zaczniemy od Małopolski. To będzie bardzo ciężkie w sumie. Zapomniałem ustanowić Kulm, że ma być naszym celem wojennym. No nie. Polska ma teraz misję na odtworzenie bizantyjskiego imperium? Ciekawe. Czekaj. Ja się staję bizantyjskim imperium? What the fuck? Tak, odkryłem to totalnie przez przypadek. I wreszcie przywileje niszewskie, które oczywiście muszę odrzucić. Więc czeka nas bunt magnaterii. Dobra, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, no to niestety musimy zaciągnąć teraz pożyczki. Później je pospłacamy, nie ma tutaj większego problemu. I gdybym zaznaczył tą jedną prowincję przed wojną, o czym totalnie zapomniałem, to nie byłoby już Zakonu Krzyżackiego. A tak, no to będzie jeszcze problem. Rozpoczynamy proces integrowania Mołdawii do nas. Kopalnię złota w Honcie rozpoczynam również rozbudowywać. I tak samo rozpoczynam proces integrowania Mazowsza. Wreszcie, pierwsze idee narodowe i tutaj Polską możemy rozpocząć dwojako. Zrobić dyplomatyczne, administracyjne, pod podbój intensywne na samym początku lub arystokratyczne, humanistyczne. Ewentualnie humanistyczne, ofensywne. Jak widzicie, religijnych tutaj nie uwzględniam za bardzo. Ale jeżeli chcecie, możecie je brać zamiast humanistycznych. Jako, że Polska ma misję polskiego renesansu, z którego dostaje bardzo taniego doradcę administracyjnego Mikołaja Kopernika, Polska to jeden z tych nielicznych krajów, który bez problemu może wziąć humanistyczne idee na pierwsze rozwinięcie. I w zasadzie wybieram od razu tą misję polskiego renesansu. Ewentualnie możecie poczekać na wymianę waszego władcy. Ja z tym nie będę czekał. Jagiellon ma jeszcze u mnie 35 lat, więc sobie troszeczkę pożyję. Huhuhu, produkcja. 75% tańszy. Jak to nie kochać tego Mikołaja Kopernika? Nawet się nie zastanawiam. Od razu do 5 poziomu go rozwijam. Też na razie się jeszcze powstrzymuję z uczynieniem Gdańska naszym wasalem z tego powodu, że najpierw integruję pozostałych naszych wasali. Wszystkie te kraje stały mi się bardzo, ale to bardzo nielojalne. Miałem mieć kilka lat pokoju, ale niestety Burgundia wezwała mnie do niepotrzebnej wojny. Pierwsze rozwinięcie z ery i powiem szczerze, tutaj weźmiemy agresywną ekspansję. Wybrałem idee humanistyczne głównie z tego powodu, że Polska jest bardzo tolerancyjnym krajem, nie tylko dla heretyków, ale też dla innowierców. Będzie łatwo nam utrzymać właśnie akceptację wszystkich religii w naszym kraju, co jest głównym problemem podczas podbojów. Osłabiamy naszą magnaterię, co prowadzi do kolejnych buntów. Jej, z tym jednak sobie dostatecznie szybko radzę. I wreszcie mogę sobie pozwolić na rozdanie wszystkich tytułów, tak jak potrzebuję. Czyli rozdajemy teraz przywileje nam Monarchy Points, tańszych doradców, militarnych,
militarnych, jak i to, że zjadanie moich wasali nic mnie nie kosztuje. Gdzie to było? Gdzie jest misja na przeniesienie stolicy do Warszawy? A, jak zwykle trzeba stan dodać, dobra. I czynimy Warszawę naszą nową stolicą. Staje się naszym nowym miejscem władzy w Polsce. No i oczywiście też jest to dobry już moment na poradzenie sobie ze pruską konfederacją i uczynić ją naszym wasalem, ale niech odda nam cały Gdańsk. I teraz będę szykował się do ataku na Imperium Osmańskie. Niech tylko rozpocznie jakąś cięższą wojnę. Czy to z Czarną Owcą, czy jakąś kolejną wojnę z Imperium Mameluka, czy może jakiś sposób wejdzie w konflikt z Wenecją. Bo nie ukrywam, intryguje mnie ta misja. I udało się, Burgundia jest naszą unią. Teraz przydałoby być się wiecznej wojnie, żeby nie odziedziczyć jej terytoriów, bo to byłby problem. Oczywiście oznacza to, że za chwilę chyba będziemy w wojnie z Palantynatem, chociaż nie wiem, czy tak będzie do końca, bo mamy z nimi okres pokoju. I nigdy nie pamiętam, czy będzie ta wojna, czy nie będzie tej wojny. Nie zmienia to faktu, że w tym momencie nasze siły powinny być wystarczające, żeby poradzić sobie z Imperium Osmańskim. Mamy tak jakoś dwukrotną przewagę liczebną. Nawet się nie zastanawiam, atakuję. Dobra, nasze uderzenie robimy prosto na Konstantynopol. Z jakiegoś powodu Imperium Osmańskie nie ma tutaj fortecy. Zmurzył bizantyjskie mury. Okej. Dobra, czyli okres pokoju z cesarzem w sumie nic nie znaczy podczas tego wydarzenia. Ale na szczęście działa na wszystkich sojuszników Palantynatu. O, i jak miło. To jest wojna obronna. Wszyscy mi pomogą, zwłaszcza Czesi. Trzecia reforma rządowa. Standardowo bierzemy to rozwinięcie, żeby nałożyć większe podatki na chłopstwo. Wszyscy teraz będą płacili 50% wyższe podatki. Nawet wygrywam te bitwy z Imperium Osmańskim, co prawda przy dużych stratach, ale wygrywam. Po integrowaniu Mołdawii na naszych terytoriach pojawili się kozacy i super, będą nam dawali naprawdę potężne bonusy do kawalerii za jakiś czas. Bardzo mnie ciekawi, kto będzie kolejnym cesarzem Holy Roman Empire, bo właśnie Palantynat staje się prawosławny. Würzburg. Serio? Wielka bitwa z Imperium Osmańskim, czy damy radę? No tak na styku, kostki są po naszej, po ich stronie i wygraliśmy to, proszę państwa. O tak, ale to była krwawa bitwa. Żeby nie było, Osman w pierwszej wojnie zawsze jest ciężkim przeciwnikiem. Dlatego sięgnąłem po dyscyplinę właśnie z naszej ikony narodowej. Zawsze dam to sporo. I na tron wszedł nam słaby władca 615. To powinno skutkować za chwilę pewnym wydarzeniem. Przynajmniej tak to powinno być według opisu na Wikipedii, bo to chodzi o Pacta Conventa i edykty henrykowskie. Czemu ich nie mam? Powinny być od razu. I kończę wojnę z Imperium Osmańskim następująco. Biorę całą drogę aż do Konstantynopola i sporo pieniędzy. Ale straty ponieśliśmy. Było jednak chyba warto. Cytując klasyka, cały misterny plan w pizdu. Szybkie zrobienie tej misji spowodowało, że Polska straciła ten modyfikator. Czyli teraz już nie będziemy mieli wojny domowej i jedyny sposób na pozbycie się złotej wolności to posiadanie 90% ziemi koronnej. To jest prawie niewykonalne. Robimy zajazd na Moskwę i nie ukrywam, głównym celem będzie zdobycie pieniędzy od nich, żeby zabudować mój kraj jak najszybciej. Oczywiście, jeżeli będę miał okazję, to będę niszczył moskiewskie armie, bo czemuż by nie? Zwyczajowo oczywiście palimy Moskwę. Trochę na tej zwycięskiej wojnie zarobiłem. I jednocześnie zdobyliśmy wybrzeże, co powinno umocnić nasz handel w regionie Bałtyku do 8%. Czyżbym ja tu jeszcze nie przeniósł mojego centrum handlu? No oczywiście, że nie. Niestety zakończył się też mój sojusz z Czechami z tego powodu, że mamy wspólną dynastię, no jakby to powiedzieć, żądają ode mnie tronu. Dlatego ja też to zrobiłem. Marne na to szanse, ale realnie najwyżej będziemy podbijali powoli te Czechy. Za zdobyczne pieniądze wszędzie, gdzie się da i jest to opłacalne, rozbudowujemy rynki. W nowe kościoły, ale tutaj już chyba wszystkie wartościowe zbudowałem, jak i budynki produkcyjne, jak tylko będę miał technologię administracyjną. Naprawdę. Centra handlowe również warto jest ulepszyć wszędzie tam, gdzie możemy. To zwiększy naszą siłę handlu. No na razie w Krakowie mamy 42%, co nie jest dużą liczbą, bo niestety region Polski nie jest najlepszym regionem handlowym i do zbierania tego handlu. O wiele lepiej będziemy działali na Bałtyku. Poza tym Polska to jeden z tych unikalnych krajów, który może bardzo, ale to bardzo szybko nabić 100% markantylizmu. I już wam pokazuję jak. Kiedy wykonaliśmy misję na osłabienie magnaterii w naszym kraju, jej dodatkowym bonusem jest to, że możemy dowolnie nadawać przywileje i je odbierać. Nawet kiedy, jak widzicie, szlachta kocha mnie mając 85%, tutaj mają wpływ 97% i normalnie nie mógłbym odebrać przywileju. W tym momencie mogę to zrobić. I teraz możemy w kółko nadawać i odbierać ten przywilej Exclusive Trade Rights, który daje nam 3 punkty markantylizmu. Zobaczcie. Dostaliśmy, odwołujemy, nadajemy, odwołujemy, powtarzamy tą czynność naprawdę wiele razy. I chwilę potem
mamy 100% markantylizmu i następujące bonusy. W sumie bardzo mocne jak na początek gry. Zobaczcie, w takim Krakowu wie udział w handlu wskoczył nam ze 43% do 59%, a na Bałtyku z 8 do 26%. I wreszcie buduje warsztaty wszędzie. Ale jak widzicie, moja Polska ma już bardzo dobrego władcę, no jak i całkiem niezły dwór pracujący na sukces naszego kraju. Chociaż jej główne dochody to na ten moment reparacje wojenne od naszych sąsiadów. Polska to też jeden z niższych tych krajów, którymi naprawdę bardzo opłaca się w grze single player trenować wojsko cały czas, bo jedna z naszych późniejszych misji, o ile pozostaniecie dalej Polską, będzie wymagała od nas posiadania 100% profesjonalizmu. Ale to tylko w momencie, kiedy planujecie zostać Rzeczpospolitą. No ja nią nie pozostanę, więc raczej wojska nie utrzymuję w okresie pokoju. A misję handlową naszą chyba skończyłem poprzez zdobycie wymaganych punktów markantylizmu. Chyba. Jeszcze nie cały rok, a Czechy wciąż nie mają następcy tronu. Oj, będzie wojna o tron czeski. Tylko to jest bardzo duży kraj, więc może zakończyć się to bardzo dużą koalicją przeciwko nam. Dlatego kusi mnie, żeby zrobić tutaj coś takiego, żeby tylko wyłącznie na tą wojnę rozwinąć idee szpiegowskie, żeby dostać drugi punkt, bo ogólnie w tej kampanii raczej bym wolał teraz pójść pod arystokratyczne idee, bo one bardzo fajnie będą nam działały na Rzeczpospolitej, zwłaszcza jeżeli zdecyduje się zachować polskie idee. Alternatywą, gdybyście się jednak zdecydowali nie zachowywać polskich idei, byłoby wzięcie idei ofensywnych, bez dwóch zdań. No ale mała koalicja to jeszcze tam nikomu przecież nie zaszkodziła, prawda? Bardzo mi to ciekawi. Mam Breaking Truce, mimo iż żadnego okresu pokoju nie mam. Ciekawe. I w dodatku Czechy stały się nowym cesarzem. Wow. W sumie to nawet nam to ułatwi teraz sprawę, bo ten tron po prostu nam się należy. Nasze uderzenie rozpoczynamy od uderzenia na sojuszników w pierwszej kolejności, żeby wszyscy nam płacili trybut i wyszli jak najszybciej z tej wojny. Dobra, zobaczmy kogo wkurzę tak naprawdę. No lista jest długa. I powiem wam szczerze, że tak szybko rozbiliśmy Czechów, że nawet nie zdążyłem poprawić relacji z innymi krajami, żeby nie wchodziły nam w koalicję. Jest to bardzo łatwe zwycięstwo. Osłabiają też cesarstwo, zmieniając religię kilku księstwom, a Czechy czyni naszą unią personalną i powiem szczerze, będzie wesoło. W sumie obaliłem kolejnego cesarza. Koalicja, no kto by się spodziewał? Ej, ale wiecie co, to może być całkiem niezły sposób na rozwiązanie imperium. My natomiast zawiążmy sojusz z Królestwem Aragonu, bo ten kraj zdominował iberyjski region. Mimo już zapanowania Augusta, no trochę nasze granice się poszerzyły, to nie powiedziałbym, że jest dobrym władcą. August III wygląda lepiej, chociaż jest niewiele młodszy. W czerwcu 92 roku rozpoczynamy wojnę o odzyskanie prowincji Edirn dla naszego kraju. A tak naprawdę to o zdobycie tych prowincji, które w tym momencie się podświetlają. Okej, wielka wojna z Imperium Osmańskim i szczerze mówiąc udaje nam się przepchnąć ich z powrotem do Anatolii. Troszeczkę pechowo, bo nie mamy floty w ogóle tutaj, która byłaby w stanie nam zabezpieczyć tą cieśninę i żebyśmy mogli sami przejść do tej Anatolii. Ale pomału, poczekajmy, możliwe, że przejdziemy przez Akkunjulu. Sojusznicy osmańscy nie są dla nas żadnym wyzwaniem. Tron czeski jest zabezpieczony, mamy pozytywne relacje, ale są one na tak niskim poziomie, że utrzymuje tu naszego dyplomatę. Bo dosłownie zawrzemy pokój i będziemy mieli plus 3. Oh yeah! Więcej złota! Światło dla świata! Konstantynopol zmienił religię na prawosławie. Ponownie. Akurat w momencie, w którym staliśmy się bardzo tolerancyjnym krajem jako Polska. Naprawdę bardzo tolerancyjnym. A jeszcze nie rozdałem wszystkich przywilejów na tolerancję. Nie no, nie dajmy Osmanom odbijać swojej stolicy. Jakże to tak? Chociaż jesteś tacy bardziej bitni się zrobili. Naprawdę mnie zastanawia, jakim cudem Imperium Osmańskie ma tak pozytywne nastawienie do tej wojny. Z czego to wynika? Jeszcze statuty z Piotrkowskie, no nie. Okej, Osman się poddaje. Naprawdę sporo terytorium im zabieram, ale te straty i połowa z nich to moje. I do tego Wenecja od razu zaatakowała Imperium Osmańskie. No ciekawe, czy wygrają. Dokończmy sprawę zakonu krzyżackiego. Wymyśliłem bardzo zły plan zdobycia całej Skandynawii za darmo. W pierwszej kolejności biorę jak najkrótszy okres pokoju z Duńczykami oraz zdobywam jedną prowincję, żeby wypuścić tutaj w Norwegię jako naszego wasala. A jako że Szwecja jest poniżej 200% warscora, to uda nam się ją zdobyć w wojnie przeciwko Duńczykom dzięki możliwości przerzucenia subjectu na nas. Wtedy stanie się naszym wasalem. I dzięki temu standardowo Norwegia oraz Szwecja będą naszymi wasalami. A wiecie co Bizancjum może robić z wasalami? Integrować ich za darmo. W Chęcinach wprowadzam kolonializm. O, Moskwa jest zacofana dwie technologie do tyłu. No jak mi przykro. Buduję też flotę ciężkich okrętów, około 12, i bierzemy znowu kilka prowincji plus dużo pieniędzy. Wreszcie mamy młodego króla, dlatego zaczynam wykonywać wszystkie misje, które dają mu bonusy do końca gry. O, koalicja się rozwiązuje. No kto by się spodziewał? Ech, zły plan niestety się nie sprawdzi, bo Szwecja niestety jest wolnym krajem. Jakoś się uwolniła. No dlatego na razie zadowolimy się odbiciem Norwegii. Szwedów też jakoś podbijemy za jakiś czas.
W sumie może zrobimy wolną Finlandię? No, ich niemieccy sojusznicy bardzo szybko padli, więc nie mają z nami najmniejszych szans. Nasza flota blokuje stolicę Duńczyków, więc też ją za niedługo zdobędziemy. 11 ciężkich okrętów jednak robi robotę. No i rozbijamy resztkę duńskich armii. Powiem szczerze, że jest to jedna z przyjemniejszych kampanii ostatnich moich Polską. Przez to, że mamy aż tak dużo unii personalnych, oni naprawdę robią mi tutaj robotę. Kolejne idee dla Polski i powiem wam szczerze, jako że zamierzam zmienić się w Bizancjum, to bardzo będą dla mnie przydatne influence ideas, żeby mniejszym wydatkiem dyplomatycznym anektować moje unie personalne. Do pary brałbym dalej administracyjne idee, one są bardzo dobre dla Bizancjum i też fajnie działają z ideami influence. Możliwe, że też w późniejszym etapie influence skasuję i zamienię na przykład na dyplomatyczne, bo czysto dla Bizancjum są bezużyteczne. No chyba, że tak jak ja, macie unie personalne. Czas wyzwolić Norwegów. O mój Boże, jak ja wrócę tym wojskiem do siebie? Dlatego nie mam wyboru, atakujemy od razu Szwedów. A jako, że jesteśmy w okolicy, to możemy znowu odwiedzić Rosjan i poprosić o dofinansowanie dla naszego kraju. Bo czemuż by nie? Wojska moskiewskie nie mają z nami najmniejszych szans. Zresztą ponownie, jak i ponownie Moskwa musi spłonąć. Zresztą zapomniałem o Węgrzech totalnie. Zabudowuję ten kraj najpierw budynkami, które zwiększą mu manpower o 50%, a potem też może do liczebności wojska, ale to zobaczymy. Na razie kończymy wojnę z Moskwą, ponownie wygrywając ją. Kończymy też wojnę ze Szwedami, wyzwalając jeszcze na koniec Finlandię, której pozostałe tereny również przekażę zdobyczne. Moglibyśmy też już tworzyć Rzeczpospolitą, ale wtedy nie będziemy mogli otworzyć bizantyjskiego imperium. Więc niestety te dwie rzeczy się wzajemnie wykluczają. Rzeczpospolitą będę tworzył w innym odcinku, pod coś, więc wtedy pójdziemy tą drogą. A my tymczasem stoczymy wojnę z Imperium Osmańskim, które chyba już jest wycieńczone wojnami z nami, bo zobaczcie, nawet nie mają połowy naszego wojska. Ledwo początek wojny, jedna wygrana bitwa i Osman już chce się poddawać, już nie widzi sensu w tej wojnie. No w sumie to się nie widzę, ale wiecie, korzystamy z tego i sobie trochę śmiesznie to wygląda, bo zachód Europy zdobywa zdecydowanie Hiszpania. Zobaczcie, jaka jest potężna, teraz bez problemu pokonuje Anglię, ale wschód Europy, no to jest nasza dominacja. To jest taki piękny widok, kiedy wy sobie stoicie, zdobywacie powoli fortece, a wasze unie personalne pokonują, zdobywają kolejne armie przeciwnika, rozbijają. No po prostu piękny widok. No dobra, to jest ostatnia wojna, w której wezmę bardzo dużo pieniędzy od Imperium Osmańskiego. Zdobywam wszystkie terytoria, które potrzebuję do utworzenia Bizancjum i w tym momencie możemy przywrócić nasze imperium. A to ciekawe, bo nadal mamy polską elekcyjną monarchię, mimo iż posiadamy bizantyjskie misje. Idee wciąż mamy polskie i powiem szczerze, warto jest rozważyć zostawienie idei polskich, ponieważ są bardzo silne militarnie oraz mocno stabilizują nasz kraj. Jednak ostatecznie moim zdaniem są dużo słabsze do czystego podboju świata niż idee bizantyjskie, które w tym momencie są jednymi z najlepszych w grze. Więc wybór jest tak naprawdę od was zależny, które idee byście wy wybrali. Polskie czy bizantyjskie? A ja szczerze mówiąc chciałem głównie właśnie pójść pod Bizancjum, dlatego że dostaniemy The Theme System. I zobaczcie, teraz kultura nasza główna będzie nam dawała więcej o 25% manpowera. Każda akceptowana kultura daje nam o 25% więcej manpowera. Gdybyśmy zachowali polskie idee, i w sumie mogę wciąż je mieć i przywrócić, moglibyśmy mieć więcej husarii plus więcej manpowera. Dodatkowo manpowera mamy również z właśnie Patriarch Authority. Z tych modyfikatorów mamy naprawdę dużo. A i jeszcze jedna kwestia. Zastanówcie się, czy chcecie tworzyć Bizancjum przed 1600 rokiem. Bo pamiętajcie, że w kolejnej erze tutaj dostajemy specjalne jedno rozwinięcie, które będzie bardzo mocne dla Polski. A jak chcecie zobaczyć, jak bardzo zmieniła się Wiktoria i jak bardzo jest teraz na plus, polecam wam ten odcinek z Włoch. Naprawdę, nie poznacie tej gry.